Fotowoltaika z Teurona. Z gwarancją jakości i może być ubezpieczona. Leśno goni, ale cały czas aż 8 punktów straty do Częstochowy. Taśma za moment rusza w górę, ale idzie Miśkowiak, smektała, próbował założyć Madsena. Jest tam miejsce i zmieści się Bartosz Smektała. I teraz Madsen na miejscu czwartym. On wie, jak tutaj wyprzedzać, będzie wyskakiwał z krawężnika. Nakryje go Smektała, ale czy nakryje Zegota? Z tym już może być problem. Próbuje Grzegorz, tymczasem Smektała jest blisko wyprzedzenia Miśkowiaka i robi to! Bartosz Smektała, nie zawsze zdarza mu się wyprzedzać na dystansie, teraz to zrobił Miśkowiak, próbuje kontry, wejście ostro pod Smektała, przecinka, wreszcie jest Żoł na smoku, Smek znowu wyskakuje z krawężnika, on jest na czele, żółty i biały za nim, Zęgota daleko w tyle, mocno teraz wykontrował Smektała, jeszcze jedno kółko, żeby to dowieść, Miśkowiak idzie szerzej, też bardzo szybko Miśkowiak przecina. Ajajaj, co robisz, Bartoszu? Ale go wykiwali obaj, i żółty, i biały. To może być gwóźdź do leszczyńskiej trumny. Aż tak żarło. Gdzie to się podziało? Co on zrobił? Czy to na pewno tylko jego błąd, czy oni pojechali genialnie?